Kolejny dzień vlogmasu, zbliżamy się już do mety i z vlogmasem i z domem. Przyjechaliśmy na kontrolę, przyjechaliśmy dowieźć kilka rzeczy i dzieje się, po prostu jest tyle ludzi do pracy. Panie sprzątają, panowie tutaj dokręcają lampki, kinkiety, no po prostu wszystko się dzieje. Nawet są montowane kibelki, są robione jeszcze zabudowy w łazienkach. Szaleństwo, cały czas powtarzam, szaleństwo. Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time. Uwaga, uwaga! Luka trzyma ręce w guzie. Uwaga na sufit! Uważajcie na sufit! Yes! Przyjechało właśnie łóżko z Baby Doro. W ogóle Baby Doro to jest firma, z której mieliśmy pierwsze nasze rzeczy do pokoju córki, nie? Mysza? Łóżeczko. Mebelki i teraz przyjechał królik do nowego domu. Tylko na środek, tak? Pan do tyłu trochę. Jutro przyjeżdża panel, który będzie za łóżkiem, więc będzie montowany, dlatego nie dosuwamy do końca. Nie do samego, w tamtą stronę. Nawet ja myślę, że lepiej w tamtą stronę może, z tego względu, że tu będą teraz wiercić jeszcze pod lampki dziury. Ale przepięknie, odsuwamy, bo tutaj jeszcze będziemy coś wiercić, ale jest po prostu czad. W ogóle kolorystycznie pasujesz pod to łóżko. Bo ją trzeba jeszcze otworzyć. Nie wyjęliśmy tych rzeczy z bagażnika, bo stwierdziłam, że to już jest totalnie bez sensu. Nie ma jednak na to czasu, bo trochę tych rzeczy jest. Zanim, wiecie, przyniesiemy to do nas do mieszkania, rozpakujemy, ja to tam pomyję, później z powrotem to wieźć, więc już tego nie robimy. Zaniesiemy to teraz do garderoby i po prostu to wszystko złożymy, a ja nawet 24 z samego rana wrzucę to wszystko do zmywarki. Mamy dwie zmywarki właśnie na takie sytuacje, więc powinno pójść jakoś. O Jezu, nie lekkie to jest. Mysza, ja nie dam rady tego, to jest takie ciężkie. Tak się pracuje teraz na wysokościach. Sąsiedzi ostatnio zrobili na mnie niespodziankę i zostawili takie pudełko pod drzwiami, a w środku były pierniki. To już na pewno widzieliście, bo otwierałyśmy z Czarni. Właśnie, i teraz uściślił tutaj. No to proszę. Przeczytaj na pudełku pierwszą linijkę. No. No. Dla Charlotte. No ale dla Charlotte i dla nas, wiadomo. Chcesz pierniczka? Absolutnie. Mnie te pierniki ratują tutaj. Nie, dobre są bardzo, ale nie mam ochoty już na słodkie. Już się przesłodziłem przez ostatnie dni. Powiem wam, że tacy nam się fajni sąsiedzi trafili. I jedni, i drudzy, prawda? Takie towarzystwo naprawdę do tańca i różańca, tak mi się wydaje. Okaże się, jak się wprowadzimy. Jest 11, 12, 13. O pół do drugiej ja muszę być u dentysty. U dentysty, a gdzie masz dentystę? No koło ciebie. No, to widzisz, to mnie zgarniasz z Arkadii i wieziesz mnie do domu i masz dentystę, bo ja, Luka oddaje samochód do czyszczenia, a ja bym mogła wziąć Ubera, ale ja się do Ubera nie zmieszczę. Ja muszę kupić pierdoły przeróżne, dobra? Między innymi deskę do prasowania. To gdzie to chcesz strzelić do auta? Do twojego samochodu! Jest długi. A myślisz, że jak normalnie ludzie biorą jakieś samochody dostawcze, jak kupują deski do prasowania? Normalnie, przez siedzenie i jazdę. Przepraszam cię bardzo, mój samochód to nie jest samochód dostawczy. To jest samochód dziadkowy. Nie no, to samochód dziadkowy, to skandal, co ty mówisz. To jest skandal. No jesteś dziadkiem Szarlotki, więc samochód dziadkowy. Jako dziadek powinieneś pomagać i wozić. Dobra, nie ma co. Za dwie godziny się widzimy. Ja planuję wykończyć nerwowo. Kolejny dzień i kolejny raz w centrum handlowym. Przyjechałam do Arkadii, Luka mnie podrzucił, później odbierze mnie Wojtek, bo muszę kupić trochę rzeczy, muszę dokupić żarówki, muszę, no takie wiecie, same pierdoły do domu. Także miałam podwózkę, będę miała odwózkę, mogłabym w sumie zamówić Ubera, natomiast chyba bym się do niego nie zapakowała. Z deską do prasowania, no mogłoby być mało przyjemnie w Uberze. 365. Idę zaraz po żarówki, ale kupiłam już jakieś tam prezenty, bo naprawdę dla tylu osób, słuchajcie, ogarnąć prezenty, a wiecie, że ja to kocham i uwielbiam robić prezenty i zawsze chcę, żeby było kilka prezentów w jednym prezencie, więc nie jest to łatwa sprawa, ale już jestem na
mecie. W całym domu mamy powieszone zasłony, natomiast na samej górze, na poddaszu nie ma ani zasłon, ani rolet, więc będzie bardzo jasno. I tam będzie spała moja teściowa, jej mąż i Luki siostra, bo mamy tam bardzo duże łóżko, więc oni się tam pomieszczą. I stwierdziłam, że muszę im kupić opaski takie na oczy, żeby ich nie raziło. No i były ze Stitcha, ale były z taką grubą gumą z tyłu, więc one muszą też być komfortowe do spania. Znalazłam takie z cienkim paseczkiem, bardzo przyjemne w dotyku, ale sprawa wygląda tak, że one są z takimi pięknymi, świątecznymi stringami w kokardę. Nie dam takich majtek ani Luki siostrze, ani Adrianowi, wiadomo, no takiego kompletu im nie położę, więc poodrywam sobie te opaski, położę im te opaski, a majtki wezmę sobie i dorzucę jeszcze do dwóch prezentów. Mam na nie osoby, także jakoś się z tym obroniłam. Czekam na informację od naszego pana elektryka, jakie jeszcze mam kupić żarówki, żeby nie jeździć, bo wiecie, to jest bez sensu. Tak jak ja wczoraj byłam, dzisiaj jestem, jutro znowu przyjadę, bez sensu. I ja już nie mogę, ja nie mogę jechać, ja już mam jutro gości, więc absolutnie. Dobrze, no świetnie, to jestem taki, chyba jedną macie barwę ciepłą, prawda? Jak ja się nie znam na takich rzeczach, ale uczę się, to jest najważniejsze. Kupiłam taki, jeszcze nie kupiłam, ale wybrałam taki przedłużacz na takim kole, gdzie się nakręca ten kabel i on tutaj ma zabezpieczenie właśnie przed deszczem, także podepniemy sobie te światełka i będzie pięknie ubrany renifer. Kocham zakupy, ale przysięgam, że jestem już wykończona tym lataniem, targaniem, noszeniem. Jest dobrze, Nie, przestań, to nie jest, ja to wezmę. Nabijesz się czy nie? Lekarza! Pielęgniarkę wzywać trzeba! Pielęgniarkę, to ja ci dam pielęgniarkę, ty! Wiesz co, trochę tych rzeczy kupiłam, no ale trzeba. Jeszcze i tak to nie jest wszystko, masakra. Do tego renifera, co jest na zewnątrz, bo już mi się kontakty skończyły przez to, że tyle, wiesz, domu oświetliliśmy. Jak bardzo się cieszysz, jak bardzo, że spędzisz ze mną ten cudowny dzień, że przyjedziemy się zaraz do Iska. Szczęśliwy jesteś? Bardzo. Nie. Nie chcesz? Nie. Musisz. Musisz mieć wkład w ten dom jakoś. Wkład to osobowy będzie w postaci mojej skromnej osoby. No właśnie, ale to trzeba też się coś narobić przy tym domu. Robię! Jedziemy po kołdry później. Wojtek mówi, żebyś nie kupowała sandacza, tylko samego karpia. No dobrze, ale bo będą inne. No ale będą inne ryby, w innej postaci. O, jedzie karp po żydowsku zakopanego. No, karp po żydowsku, tutaj my też będziemy mieć jeszcze jedną rybę, bez sensu tyle ryb. Znaczy, no nie wiem, myślałam, że mniej karpia i na przykład jakiegoś drugą rybę. Ale to chyba wszyscy ja tego karpia czekają, mi się wydaje, że dziadkowie Luki też karp. Ja wiem, że nie wszyscy lubią, więc dlatego... To będą mieli inne rzeczy do jedzenia. Klucza nie ma, oczywiście klucza nie ma. I co? Wynosimy, wynosimy. Jednak się cofamy się z tym. Poczekaj, zmieszczę się. No niestety, no weź ode mnie proszę tą torbę. Nie mam klucza, Luka ma klucz. A na pewno nie masz? Nie mam klucza, oddałam mu. Jadę z tobą do dentysty, dobra? Czy ty nie jedziesz do dentysta, do jakiejś koleżanki? Gdzie do jedziesz? Dentysty jadę. O Jezu, jak ty mnie ratujesz, dziękuję bardzo, mnie ratujesz. Panie Dzieju, chociaż dzień dobry. Troszeczkę. O Jezu, tak, ale ja już nie wracam do domu. No to zjesz po drodze, ja zjadam palcami. Czekaj, czekaj, ale może byśmy te rzeczy wyładowali, gdzie my się zabierzemy? Ale on Uberem jest. Tak, ja nie ale do domu teraz, weź klucz, daj. No i jak? Ale poczekaj, teraz sobie wyobraź, kurde, taka... Mięsista jest przyjemna, nie uważasz? Mięsista, no tak. Ona co, ma tutaj jakieś węgle? Węgle, tak, węgiel ma z kopalni prosto. No a teraz tak się przykryjmy tą drugą. Dobra jest, no. Która fajniejsza? Czujesz coś w ogóle? Wiesz, na to przychodzi jeszcze no poszewka. Wiem, ale to wiesz, Kronborg jakiś firma. Bardzo dobra, znana. Na filmach. Jestem uratowana. Mam tutaj tak, pościel do siebie, do sypialni, pościel do pokoju gościnnego. Te dwie pościele idą na samą górę, na poddasze, bo stwierdziłam, że przy takim dużym materacu to jednak lepiej, żeby były 260 niż jedna 220. Z tego względu, że wiecie, jak będą trzy osoby, to tak tej w środku może być niekomfortowo. Tutaj do pokoju Charlie
i do biura na sam dół. Teraz jeszcze poduszki. Wojtek ma już dość. On tak nie cierpi zakupów, no ale jakoś dajemy radę. It's time to take a stand with our eyes open wide. Ja wiem, że zakupy ze mną nie są łatwe, ale to są potrzebne rzeczy. Jeszcze trzeba materac, prześcieradła i... Tak, zaraz wychodzimy. Zaraz, za chwileczkę. A gdzie jesteś te materace? Ja ci proponuję ci pójść po drugi koszyk, bo jak jeszcze poduszki dojdą... A gdzie chcesz te materace zabrać? Gdzie pakować? Do bagażnika, ale to ten materac składany, pompowany. Aha. To on jest, zobacz, on tutaj jest, w pudełku u góry. Trzy poduszki przetestuj, jako gość, ale ty nie plecami, tylko głową, no. Musisz się w dół, nie, musisz się zniżyć w dół. Ty nie umiesz spać? Niżej, niżej, głowa musi być jeszcze niżej. Dobrze, jest. Tak to się w szpitalu leży, nie w domu. I jak? Świetnie. Dobra, jeszcze dwie, no proszę cię. Nie, normalnie połóż głowę. To są dobre. Ale mówiłeś przed chwilą, że wygląda nie bardzo. Ale jest. Ale nie podwyższaj jej, połóż tak, o. I głowę, samą głowę, no. Dawaj. On nie umie, słuchajcie, spać. On nie umie spać na poduszkach. Połóż się normalnie, tą rękę się wyjmuje. A gdzie ja mam dać? No pod... A ja ona... Obok. Ale ona musi gdzieś być, ta dobra, ręka. Dobra, to trzecią jeszcze mi przymierz. Mam ją zabrać gdzieś? Ta jest najbardziej nabita, ja nie wiem, czy ludzie lubią takie nabite. Nie, ta nie. Jezu, jaki wściekły. Która fajniejsza? Ta jeszcze na tamtą połóż się, tylko ta, nie plecami. Ta jest bardzo dobra. Ja już na niej leżałam. Najdroższa. Tak, świetna jest. Ale czy ta, czyli ta nie? Ta też jest dobra. A która lepsza teraz wybierz? Tamta. Podwozisz mnie teraz do Klifa. Mama tam na mnie czeka i my odbieramy resztę rzeczy. Ty jedziesz po jedzenie na dworzec, bo Wojtek zamówił jedzenie z rezydencji. Catering. I co dalej? No i tam jutro... I czas wolny. I jutro mi tą kołdrę podrzucisz. Jak to jutro ci podrzucę? Te zestawy. Tak? Nie. A kiedy? Dzisiaj mamy, do mamy przyładujemy. Ale ja nie wiem, czy mama będzie miała na to miejsce. No to poszuka sobie. A gdzie ale mam? Do mamy my też musimy pudła z zastawą zapakować. Słuchaj, to musi być rodzinna mobilizacja, dobra? Ale gdzie ja to? Nie musisz ruszać się, po prostu będziesz jeździł z tym. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Musimy się jakoś zapakować, okej? Okay? Tak, gdzie? Dobrze, że oddaliśmy te rzeczy Luce, tą deskę. Cieszysz się, że ze mną tu przyjechałeś? Strasznie. Dobra, pakujemy się. No do... zaczynamy, no. O Jezu. No i co, nie mówiłam, że się zmieści? Ale... Jeszcze drugi się zmieści. Gdzie się zmieści? No do bagażnika. A z jedzeniem będziesz na kolanach jechać później. Wszystkie sklepy tak były przetrzepane z kołdrami, ale dostałam polecenie, żeby jechać do Jiska i powiem wam, że w tym Jisku naprawdę są takie, no, już porządne te kołdry. Są... Obdrapałaś jeszcze? Ja obdrapałam? Oczywiście wózkiem tym. Na pewno nie. Tak, to są koszty dodatkowe. Naprawdę były w przeróżnych cenach, były tańsze, były droższe, były takie bardzo drogie, więc jesteśmy uratowani. No i co? I co? Ale nie zamknij się auto. Przerosło nas to czy nie? Upchaj to, upchaj. Dobra, dobra. Jeszcze. Upchaj. Jest. Jezus Maria. Uważaj, uważaj, wózek leci w samochód. No. Delikatnie pojechał. Minę masz straszną. Podaj mi to, ja to wezmę na kolana. Weź tamte rzeczy. Ale tam już nic nie ma. Tam co? Co tam jest? A te dwie, a te do pompowania? No to, ale to ja to wolę wziąć. Daj mi to na kolana. Nie, bo tu... tu ale już... ja to nie wyciągaj tego, to będzie brudne. Daj mi to, podaj mi to. Jeszcze mogę coś zmieścić. Masz. No nie jest on zadowolony, mogłam tu z mamą przyjechać. Nie puknął ten wózek mocno, nic się nie stało. Ogląda. Jezu. Mamo, jest grubo, powiem ci. To nas przerosło, naprawdę, te kołdry. Grubo to mało powiedziane. Ja jestem tylko ciekawa. Oj, tam nie? Kołdry są takie, no ja sobie zdaję.
zdaję sprawę, że tam musi być grubo. Tam jest grubo horror. Jest. Co jest? Samochód zapchali. Co jest? Horror. Nie przesadzaj. Wszystko my byśmy to ogarnęły, nie? W spokoju. Szafkę z Ikei do SM. My nieraz takie rzeczy robiliśmy, ale oj, pocieszę cię. Dzisiaj musimy dużą zestawę stąd odebrać. Dobra, co jemy, tak? Żona, ja jeszcze wybieram. Boże, co za biedny, biednego człowieka zestresowałam dzisiaj. Zmiana, wsparcie i od razu jakiś spokój, prawda? Cisza, relax. Mamy całe pudło, znaczy się wózek zapakowany i jedziemy a co, dalej. Było ciężko? Narzekał trochę. No. Ale i tak dobrze, że pojechał. No tak, no tak, to trzeba docenić. Nie no, hit. Mama ma oponę w bagażniku. Nie ma mi kto wyjąć. Ja cię sunę. A tu cała zastawa jest. Ogarnęłam, wyobraź sobie, transport, czyli nie musimy jechać do Violi po tego kardy, tylko ogarnęłam dwóch panów, którzy pojadą tam, załadują te kokardy i tą paletę do busa, zawiozą do nas do domu i my się już spotkamy z nimi w domu i zapłacimy. Zamówiłam po prostu coś rewelacyjnego do ozdoby domu, naprawdę coś pięknego, natomiast jest to duże i w dużej ilości, więc my już nie mamy przestrzeni, żeby po prostu jechać po to. Czekają te rzeczy u Violi, która nam robi zawsze piękne sklepy. To jest kuzynka mojej Oli. W ogóle chyba te rzeczy leżą u Oli w mieszkaniu, bo trochę tego jest. Ale najważniejsze to sobie radzić. Nie ma przestrzeni, żeby po to jechać, trzeba się posiłkować innymi. Dlaczego my tak wszystko kupujemy do nowego domu? Po pierwsze, bo chcemy, a po drugie, ja nie mam takich ilości. Ja nie mam 20 szklanek, mi się tak szklanki wytukły, więc wszystko takie, wiecie, uszczerbione mam. Także mama zabrała mnie do jakiegoś super fajnego sklepu, widzę, z fajnymi rzeczami i robi mi prezent, kolejny. Wróciłam do domu na chwilę, dosłownie na chwilę, bo zaraz jedziemy dalej, ale czekała taka przesyłka. Otwórz, Niuniu. Pociągnij do góry, no. Ja już wiem, jest chcę. Pysznie. Dziękujemy, Belwedere. Jaki tutaj jest bałwanik. Ty widziałaś, Niuniu? Ja wybieram co? Pyszne? Mhm. Pistacjowy. A ty jaki masz, Niuniu? Różowy. Szybka herbatka. Jedziemy na budowę. Jak ty to w ogóle wszystko odczuwasz? To jest niedowiarę, że my już będziemy jutro tam mieszkać, spać. Nie wiem, nie wiem. Strasznie dużo myśli mam w głowie, bardzo cały dzień. Okay. Z jednej strony myślę o świętach, z drugiej strony o to, że moja rodzina jedzie, ale tak jakby dopiero później tak, a i przecież będę budził się tam. Oto sobie wizualizuję, że wstaję rano i już idę tym salonem sobie, nie? Ty, ja wiesz, że wszyscy będą mieć łóżka, tylko nie my? Musimy matras przewieźć? Nieistotne. Magiczne, nie? Teraz będziemy mieli. Magiczne, fajnie. Oczywiście, będziemy to swoje. Wiesz, że Luka kiedyś nie miał łóżka. Najpierw miałem łóżko, tylko je przehandlowałem. Tak. I po prostu spaliśmy z Angeliką u mnie, jak to się mówi, w bialskiej gwarze na stacji. Na materacu. Spaliśmy na materacu. Długo. Tak. Długo, no. A teraz znowu będziemy na materacu spać, widzicie? Biorę od razu te lampki, żarówki, to znaczy przedłużać, żeby właśnie ubrać renifera. To jest już łóżka materacu, bo już ręki nie mam. A jaki kolor mają lampki? Taki jak dom cały, taki złoty. Ciepły. Będziemy ubierać. Tak, pomożesz mi. Zatrzymaliśmy się znowu po pizzę. Już wiecie, chciałabym nawet coś innego tym panom przywieźć, ale mamy akurat tutaj blisko fajną pizzerię i panom ta pizza smakuje, więc zadzwoniłam zapytać się, czy chcą, a oni, że chcą, że poproszą. Także bierzemy jeszcze kawki. Jedziemy. Córciu, wiesz, jaki masz już piękny pokoik? Dzisiaj już nie widziałam teraz. No tak, a tam jest taki piękny królik różowy, czeka na ciebie, wiesz, łóżeczko. Ale ja nie widziałam królika. No to zobaczysz zaraz. Luka dzisiaj był oddać samochód do czyszczenia i powiem wam, że jest rewelacja. Naprawdę jest tak czysty, nie widać teraz, bo jest ciemno, ale to, co się tutaj działo przez to, że nie mieliśmy ostatnio czasu i tak żyliśmy cały czas w samochodzie, to był cyrk. Brud i dziadostwo tutaj, nie? Było brudno w samochodzie? Było brudno w samochodzie? Nie było? Było, było. Preferujesz banankowy czy truskaweczkowy?
Zapłaciłeś i dowiozą? Nie, za, tak, zapłaciłem, ale ja przyjadę. Dlaczego? Bo nie mają już. Tam jest, wiesz. Okay. Tam tararam, przyjechały kokardy. To jest właśnie ta dekoracja, słuchajcie. Te kokardy są tak olbrzymie i zawisną na oknach naszego domu. No more jealousy, nothing will regret. Chcę usłyszeć coś pozytywnego. Wszystko jest dobrze. Jest dobrze? Jedną budowę widziałam i też się rozprowadzaliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz. W Wigilię. Wigilię. Z babcią jeszcze jechaliśmy. No, jeszcze w Wigilię na szmacie jechałam, bo coś tam babcia gotowała. Tak. I to dobrze, także spokojnie, to jeszcze są dwa dni. Do wieczora. Już nie takie dwa. Tego. Dzisiejsza noc i jutro cały dzień. Spokojnie, nie, no to już takie wykończeniowe prace, bo jest sprzątanko jeszcze. Tak. Delikatne. Dobrze, idziemy renifera ogarniać. Wyjdźmy sobie na zewnątrz. Na zdjęciu no to inaczej, ale teraz tak patrzę, jak on stoi, to jest taki śmieszny. Taki, śmieszny? Taki zabawny, tak stoi sobie. Taki osiołek, tak. Dobra, ubieramy go. Taki renifer to... Czy ty chcesz przyjechać jutro na ubieranie choinki? Mogę przyjechać. No, jeszcze obiecałam twojej córce jutro kulki. O, no co prawda. Także... Musisz koniecznie, bo my wtedy jedziemy na zakupy. Wiem. Także zabiorę ją na kulki. Dobra, jazda. Tak, mogę ci przyjechać pomóc. Czy to trzeba podpiąć? Dobrze, żeby nam się było lepiej widziało? Mama potrzebuje pomocnika teraz na 100%. Boże, kto chce pomagać dziecko? Oczywiście, że jest. Jest i to najlepszy. Możesz nam rozplątać? Zobacz, co nam się tutaj podziało. Będziesz tam trzymała? Najlepszy to jest Luka w takie rzeczy w ogóle. Właśnie to też chyba legenda taka moim zdaniem. Nie wiem, może, ale... Wszystkie łańcuszki, wszystko... A, no dobra, łańcuszki tak. Nie, no ja nie ma co tu robić, jak to jest takie poplątane. Jak to robić, mamo? Tam już muzyka weselna w środku. Dobrze. Ale pięknie on będzie wyglądał! Pięknie jest! Mamy tutaj dwa charaktery z krótkim lądem, które robią lampki. Jak to dwa? Ja jestem miałam bardzo długi ląd. Ja mam krótki ląd. Ale do takich rzeczy. Trzeba trochę czasami, wiesz, tak. I ciągle z tamtej strony. Tak, super. I możesz... Znaczy super było. Nie ten. Zadowolona jesteś? Teraz wygląda jakoś. Ja i tak myślę, że on na przyszły rok powinien mieć więcej lampek, bo chciała, żeby taki był naprawdę, wiesz... Cały błyszczący, świecący, ale jest super. Witam w domu, reniferku. To znaczy, on mi do przyszłego roku na pewno nie dotrzyma. Trzeba będzie brata kupić jego. Tak, nie ma kranu, ale postawimy tutaj taki duży dzban i każdy sobie będzie lał. Stwierdzi. Nie, będzie można jeszcze tutaj umyć ręce. No tak. Nie no, zobaczymy, co się jeszcze uda zrobić. Ale zobacz, jak pięknie wygląda to. Ja pamiętam, mamo, jak w Morowie wszyscy myliśmy ręce w misce. Były najlepsze imprezy i tam była studnia i tam myliśmy ręce. Nie ma się czym przejmować. Tak. Luster nie będzie, ale kupiłam lustra w Leroy Merlin. Na szybko. Będą takie oparte dwa ładne. No i od razu jakoś tam po świętach wjeżdżają. Nie ma problemu, absolutnie. Kibelek? No zobacz, został podpięty. Nie, może jeszcze nie słyszaj. Rano będzie hydraulik. Nie, lepiej, mamo, nie. Pamiętacie, jak wybierałam te kibelki? Siadałam sobie na niej. No, jest woda w środku. Czyli... Nie ryzykujmy. Nie ryzykujmy? Lepiej, nie. Nie spuszczajmy. Przy hydrauliku lepiej. Przy hydrauliku lepiej. Dobra, przyjedziemy rano. Tutaj będę miała pralkę, suszarkę, a tutaj, zobacz, kosze na pranie. Super. No czyli na różne kolory. Fajnie, bo nie będą w łazienkach mi stały w końcu, więc tylko sobie, wiesz, wysunę i od razu wrzucam do pralki. Wygodne? Bardzo. Śpimy? Ja marzę o tym, żeby się tak tutaj już położyć i wyspać i nie wstawać i nic nie robić. Wiem, że trochę narzekam w ostatnich dwóch vlogach, ale naprawdę uwierzcie mi, że jestem brakiem człowieka. Ale szczęśliwym brakiem. Pięknie. Nigdy nie byłam szczęśliwsza. Piękny ten pokoik i to w sumie jest chyba pierwszy, który jest tak już prawie cały, tak, prawda? Zrobiony. Tak. No jutro będzie widać, wiesz, resztę, nie? No bo jutro już zaczyna się czas świąteczny.
Nie, jeszcze jutro jest sobota pracująca. No właśnie. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze jest dużo czasu. Czy sobota, niedziela cała do wieczora. Nie, no, niedziela to nie, no. No. Śmieję się. Kolacja wigilijna jest, nie wiem, o której 17. Ja bym chciała tutaj mieszkać w tym pokoju, ale muszę z mężem naprzeciwko. Masz, to ci los. Ale tu nam dobrze. Chyba jest wielkie wow. Wielkie, wielkie, wow. Pięknie jest? To wskakuj do babci. Super, jak ci się podoba? Ale jaja, co? Wygląda to dobrze. Pamiętacie, jak ostatnio to był taki syf? Jest, ale trochę mniejszy. Dużo mniejszy. Co mniejszy? Syf. A tak? No nie, co to? Tutaj mamy schody na górę i nie zdążyły się one wybarwić. To znaczy, no mogliby to zrobić, ale byłyby po świętach schody, więc mamy teraz zamocowane takie, a po świętach od razu przyjeżdżają, wymieniają i są w takim kolorze, oczywiście jak tutaj korytarz i całe te schody. A teraz, żeby moja teściowa mogła bezpiecznie wejść na górę, to są takie. I tutaj oczywiście też będą barierki, tylko nie montujemy ich teraz, no bo wiadomo. Nie ma to sensu. Siedziałam dwie noce i szukałam barierek. Siedziałam, nie spałam i w końcu mi te wpadły na Pinterestie i mówię, Boże, zakochałam się. Dobra, potwierdzam. Ten element mi się tutaj tak spodobał, bo zobaczcie, w tą stronę mamy ten taki prostokąt, a tu jest odwrócony, taka klamra jest jakby na nim zapięta. I uwaga, mamy kuchnię! Jutro przyjeżdża tutaj Vlad. Natomiast, Boże, te szafy, te po prostu tutaj lodówki, to wygląda tak przepięknie, tak jak sobie wymarzyłam. Tutaj mamy już Vlad na wyspie, ten podświetlany nasz kryształ i uchwyty, i lodówkę na wino. Żyjemy, żyjemy, kochani, żyjemy! Wyjazd robimy z budowy. No wiem, ona chce do pokoju cały czas swojego. Co tam au jest? Zdasz radę wyjść? Dobranoc, domku! Jezu! Baba, cię musi trzymać. No puść, chcesz spać z konia? To nie koń, to renifer. Ale radocha. Boże, jak ja jej zazdroszczę. Ona w ogóle, słuchajcie, tak inaczej, wiecie, odbiera te święta, te przygotowania. Cała rodzina przyjeżdża, wszystko jest takie magiczne. Płakać mi się chce, ale super. Kolejny dzień za nami. Tak mało zostało już do kolejnego dnia. Jest godzina 24 prawie, także żegnam się. Wstaję chyba o 7, a jeszcze muszę zmontować tego vloga. Luka jeszcze pojechał do Wojtka, bo okazało się, że zapomnieliśmy pościeli wziąć z samochodu. Jakby te wszystkie kołdry jadą jutro do nas do domu, ale ja potrzebuję komplety pościeli, które będę mogła wyprać i poprasować, żeby położyć w nich gości. Także pa, dobranoc, do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Szaleństwo. Pa! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride.